Tradycyjnie pod koniec miesiąca, tym razem w środę 29 marca w sali Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się comiesięczna sesja Rady Miejskiej Gminy Pieszyce. Ta sesja przede wszystkim jest sesją sprawozdawczą. Zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2022 rok. Również takie same sprawozdanie przekażą komisje stałe Rady Miejskiej. Ale bardzo takim naprawdę budującym i ważnym punktem dzisiejszej sesji jest wręczenie aktów dla młodzieżowego zespołu doradczego, który powstał przy burmistrzu miasta Pieszyce. Są to bardzo młodzi ludzie, kreatywni i bardzo nam zależy na tym, żeby poznały pracę samorządu od kuchni. Tak naprawdę, tak jak my kiedyś zastąpiliśmy naszych poprzedników, my też idziemy w tym samym kierunku i cieszymy się bardzo, że znalazły się takie osoby, które chcą podjąć to wyzwanie. Zostało to stworzone po to, abyśmy mogli doradzać właśnie odnośnie na przykład budowy jakichś rzeczy w Pieszycach, no bo pani burmistrz sama powiedziała, że lepiej jest mieć takie osoby, które mogłyby doradzić, czego ewentualnie im tu brakuje. Chcemy też pomagać w takich różnych akcjach, na przykład jak Dni Pieszyc albo jakieś różne organizacje. A czy sam pomysł stworzenia takiego organu, jakim jest Młodzieżowa Rada Miasta, podoba Ci się? Czy było potrzebne zorganizowanie czegoś takiego? Ja osobiście uważam, że jest to dobry pomysł, no bo my właśnie mamy łatwiej, żeby chociażby przekazać nie tylko nasze, ale i na przykład pomysły naszych kolegów, koleżanek, które mogą kiedyś tam zaistnieć. I myślę, że tak, ponieważ my jesteśmy jakby tym kolejnym pokoleniem, które tak naprawdę, któremu zostaną te Pieszyce, więc myślę, że możemy wspólnie pomóc tutaj i zrobić, czego ewentualnie brakuje, chociaż i tak myślę, że jest bardzo dobrze. Potrzeby, a my staramy się te potrzeby realizować, nie być na nie obojętnym. Dawid Pluta, zapraszam Cię. To jest Twój akt powołania. Dziękuję Ci bardzo i liczę na dobrą współpracę, tak? Weronika Drozdek. Weronika, dziękuję za Twoją otwartość na tą pracę i współpracę. Tu jest ten akt powołania, bardzo, bardzo dziękuję. Maju, zapraszam Cię, Maja Zajączkowska. Bardzo Ci dziękuję, gratuluję. To jest jednocześnie przewodnicząca całej tej Rady Młodzieżowej, z czego się też bardzo cieszę. To będzie organ doradczy, ale na pewno też w jaki sposób będzie się ich działanie przekładać na to, w jakim kierunku będzie szło miasto. Tak, tutaj jeżeli chodzi o działania takie stricte młodzieżowe, liczymy na to, że będą nam wskazywali te kierunki działania, czego chcą, czego pragną, ale z drugiej strony też chcieć nie zawsze móc i poznają tak naprawdę od kuchni, co można zrobić i na co przede wszystkim nas stać jako gminę. Było jedno spotkanie już takie nieorganizacyjne, tylko właśnie takie, co mamy dokładnie robić. Akurat wtedy opracowaliśmy plan budowy placu zabaw. Pojawiło się kilka rzeczy, które my przekazaliśmy, które mogą się tam znaleźć oraz z czym ewentualnie możemy się nie zgodzić, co zmienić. Także były już takie i myślę, że będzie ich po prostu więcej. Ale wiemy, jak właśnie ten budżet wygląda, wiemy, na co możemy sobie pozwolić w którymś roku, co będzie trwało właśnie też przez ten budżet kilka lat. Także mamy mniej więcej pewność, no ale jeszcze nie mieliśmy takiej okazji, żeby tam pokombinować z tym budżetem. Ja ze swojej strony deklaruję, że jak najbardziej jesteśmy do Waszej dyspozycji i będziemy słuchali, będziemy się wsłuchiwali w Wasze potrzeby. I nie zrażajcie się czasami formalnościami, bo tak jak powiedziałam, jakby ta przestrzeń to również formalności, których trzeba dopilnować, żeby wszystko było tak jak należy. Jeszcze raz gratulujemy. Interpelacje i zapytania radnych oraz sprawozdanie pani burmistrz z wykonania uchwał od ostatniej sesji zakończyły marcowe posiedzenie Rady.